GKS Tychy pokonuje GKS Katowice 1-0. Razem z nami bohater tego spotkania Marcin Radzewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin, po prawie miesiącu przerwy zaliczyłeś dzisiaj wejście smoka. Zgadza się, z powodu kontuzji nie było mi miesiąc czasu, 5 meczy opuściłem. No cóż, no tak to bywa w życiu sportowców, że muszą się borykać z takimi sprawami, ale już to za mną, także myślę, że powoli będę wchodził. Ale chyba nie miałbyś nic przeciwko, żeby w kolejnych spotkaniach wchodzić z ławki, no i decydować o losach spotkania. Nie, wiadomo, jest okres, że raz grają ci, raz grają inni, także to wszystko jest normalna rzecz. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że miesiąc mnie nie było. Jest trochę moja forma, jakby można powiedzieć, lekko spadła, bo nie mogłem trenować. Są inni, którzy trenowali, byli cały czas, nie grają, także po to jest w kadrze 20-25 zawodników. Nie była to wcale łatwa sytuacja do zdobycia bramki, no ale się udało. No nie była łatwa, tak, ale na szczęście dla GKS-u Tychy, że się udało i wygraliśmy 1-0, także kibice szczęśliwi, można jechać spokojnie do domu. Jeśli chodzi o spotkanie, mecz bardzo wyrównany. W zasadzie GKS Katowice, jak stwarzał sytuację, to po stałych fragmentach gry, po rzutach z autu, z gry zbyt wielu sytuacji nie mieli. No, to są derby, no. Derby nigdy nie są ładnym meczem. No. Przeważnie są walka, jest dużo walki w powietrzu, na ziemi, także nigdy nie bywa, rzadko się zdarzają derby, które, nie wiem, ładny mecz, dużo bramek, przeważnie się kończą 1-0, 2-1. Takie wyniki, także najważniejsze, tak jak powiedziałem, dla Tychów to, że wygraliśmy. Po tych ostatnich meczach, gdzie ponieśliśmy porażki, na pewno się to przyda. Rekord frekwencji na tyckim stadionie, no dzisiaj kibice byli 12 zawodnikiem. No też w końcu wybudowali ten stadion w Tychach, żeby ludzie przychodzili. Wiadomo, że wyniki też napędzają kibiców. I to jest, w tym jest nasza rola, żeby grać, żeby kibice zachęcać kibiców do przychodzenia. My tylko możemy podziękować kibicom za to, że przychodzą, że nas dopingują i tyle. No, my staramy się robić wszystko, jak najlepiej potrafimy.